Dzisiejszy odcinek będzie apetyczny, czekoladowo-kakaowo-przyprawowy, pyszny, ale niestety nie będziemy tego jeść. Będziemy się tym smarować, bo dzisiaj opowiem Wam o tym, jak samodzielnie zrobić kosmetyki i to wcale nie będzie takie trudne. Zaczniemy od peelingu, bo wiadomo, że najpierw trzeba złuszczać. Peeling będzie czekoladowy. Tutaj mam rozpuszczoną nad świeczką przepyszną, gorzką czekoladę, którą szczerze mówiąc chętnie bym zjadła, no ale nie ma rady, zamienię ją na peeling. Żeby peelingowała jak należy, trzeba dosypać do niej, powiedzmy, tu jest tabliczka czekolady, ze 2 łyżeczki gruboziarnistej kawy i 2 łyżeczki gruboziarnistego cukru. Całość teraz wymieszamy. Jeżeli chcecie, żeby Wasz peeling zostawił po zabiegu taki fajny, delikatny film, to można tutaj dodać jeszcze łyżeczkę oleju kokosowego i wtedy będzie taki efekt super nawilżający. Teraz z tym idziemy pod prysznic. Możecie wziąć też podgrzewacz, ale uwaga, nie popaszcie się. Ta czekolada jest naprawdę gorąca, więc warto dać jej odrobinkę przestygnąć. Małymi porcjami nakładamy peeling na skórę i bardzo starannie rozsmarowujemy. Zostawiamy na parę minut, a potem spłukujemy ciepłą wodą, ale nie za długo. Nie chcecie zmyć tego wszystkiego do zera, tylko chcecie zostawić taki piękny, luksusowy, czekoladowy zapach. O Jezu, już się nie mogę doczekać, aż to zrobię. Rewelacyjny sposób, bardzo prosty, zobaczcie, ile to zajęło. 2 minuty. Jako drugi kosmetyk chciałam Wam zaproponować takie lody do kąpieli. Niestety okazało się, że po pierwsze są bardzo trudne do zrobienia. Jednym z ich składników jest soda oczyszczona, która w połączeniu z wodą, która jest niezbędna, kipi, po prostu zaczyna działać. Nie udało mi się ich zrobić tak, żeby wyglądały fajnie, a poza tym, szczerze mówiąc, rozpuszczona czekolada z mlekiem w proszku w wodzie nie wygląda zbyt apetycznie, więc możemy darować sobie rzeczy kąpielowe. Natomiast w książce Adriany Satkiewicz znalazłam bardzo fajny przepis na maseczkę odżywczo-kojąco-regenerującą na bazie kakao. I tą maseczkę chcę Wam teraz pokazać. Będzie Wam potrzebna kurkuma, zmielone płatki owsiane, które oczywiście możecie zmielić w domu sami. Proporcje są następujące. Na 2 łyżki kakao, raz, dwa, dajecie 3 łyżki płatków, raz, dwa, trzy i 1 łyżkę kurkumy. Kurkuma działa kojąco, więc jakiekolwiek podrażnienia dobrze będą uciszone. Całość mieszacie i w wyparzonym wcześniej, dobrze wysuszonym, czyściutkim słoiku taką miksturę możecie trzymać nawet pół roku. Przekładam do słoika. Jeżeli chcecie już zrobić sobie maseczkę, bierzecie, powiedzmy, czubatą łyżeczkę mikstury. Do tego dosłownie parę kropli wody. Nie przesadzajcie, żeby Wam to wszystko nie spłynęło z twarzy. Lepiej rozrabiać po kawałeczku i dodawać wodę po odrobinie, żeby uzyskać właściwą konsystencję. Ale pachnie. I taką maseczkę zakładacie na buzię, zostawiacie na 15 minut, zmywacie wodą i gotowe. A teraz zrobimy to, czyli czekoladowy balsam do ust, taki w zasadzie błyszczyk, bo on daje zawsze taki fajny efekt, no jest taki dobry, błyszczenia. A żebyście go zrobili, będą Wam potrzebne wiórki czekoladowe, rozpuszczony pszczeli wosk, odrobina oleju kokosowego, odrobina oleju z migdałów oraz olej ze słodkich pestek winogron. I teraz sytuacja wygląda następująco. W równych ilościach, czyli mniej więcej po 2 łyżeczki, łączymy wosk pszczeli, który jest rozpuszczony w kąpieli wodnej. Próbuję go teraz wyciągnąć i się nie poparzyć. A, gorące, gorące! I do tego, w równych ilościach, czyli po mniej więcej 2 łyżeczki, czekolada w płatkach, żeby się lepiej rozpuszczała, olej kokosowy, no powiedzmy pi razy drzwi, dokładnie tyle samo oleju ze słodkich migdałów. Teraz całość. Póki jest jeszcze ciepłe naczynie, rozpuszczamy, mieszamy, żeby wszystkie składniki się ładnie ze sobą złączyły. Takie płynne złoto przelewamy do małego naczynia. Jeżeli macie jakieś naczynie po błyszczyku, to śmiało możecie to zrobić. Nie przejmujcie się, że to jest w tej chwili kompletnie płynne. Tłuszcze się zetną i efekt końcowy będzie taki
Powiem Wam, to pachnie nieziemsko i warto zainwestować parę minut, żeby sobie sprawić taką przyjemność. Rewelacja. Kochani, jak widzicie, robienie kosmetyków w domu jest banalnie proste, a jeżeli one są z czekoladą, to jest także bardzo przyjemne. Szczerze mówiąc, od tego szczyka, co się już nie mogę oderwać, jest po prostu genialny. Drodzy Państwo, dziękuję Wam pięknie za dzisiejszy odcinek Uli Pedantuli. Przypominam o subskrypcji, warto mnie zasubskrybować, to jest dobra rzecz. A druga ważna sprawa to mój blog ulapedantula.pl, a tam znajduje się, a raczej znajdzie się w najbliższych dniach, wpis o tym, jak pracować w domu i co Wam to ułatwi, oraz wpis o tym, jak sobie poradzić z porankami, moje sposoby na to, żeby poranek był efektywniejszy. A ja, drodzy Państwo, biorę ten czekoladowo-kawowo-cukrowy peeling i idę pod prysznic. Do zobaczenia! Thank you.